Witajcie w Poszukiwaczu, w którym jak zawsze mam dla Was trzy filmiki, które podbijają internet. Dzisiaj będzie o nas, Polakach. Kocham nasz kraj, kocham Polaków, bo my jesteśmy tacy specyficzni. Cały świat przeżywał atak terrorystyczny w Tunezji. Media na całym świecie relacjonowały strach, jaki panował w hotelach, które między innymi zamieszkiwali Polacy. Ewakuacja, strach, panika. I to jest ta panika w wydaniu Polaków. To tak właśnie wygląda oczekiwanie na samolot do Warszawy. I w tej sprawie się podzielimy, bo my to lubimy. Ty powiesz, cebula wraca, a ktoś inny, że nie ma nic w tym złego. I fakt, z jednej strony umarli tam ludzie, powinni przynajmniej na czas nagrania udawać, że są smutni, ale z drugiej strony zapłacili kupę kasy i trzeba korzystać. Nawiasem to wygląda jak fragment pamiętniku z wakacji. To potwierdza, że ten serial to lustro nas, Polaków. Nie każdy dostosował się do XXI wieku, niektórzy zwyczajnie za tym nie nadążają. Głośno i wyraźnie do śmietnika. Byłem pewien, że to okienko skierowane jest do bezdomnych pijaków, ale kto co lubi? W końcu to i to, śmieciowe jedzenie. Nie zapomniała o lodach, a jak już przy nich jesteśmy, będzie sprośnie. Panie, mogę panu postawić loda? Och, jaki prostacki humor. Jak na lekcji w szkole, szybki śmiech i aby pani nie zauważyła. Panie, mogę panu postawić loda? Ale zauważyła. Postawić. Pani Ewo, każdy wie, o co pani chodziło. Pan minister też wie. Jeżeli nie wiecie, nowym hasłem Platformy jest Kolej na Ewę. Nie wiem, co robił Tusk, Sikorski, czy stawiali lody, ale pani Ewa wzięła sobie nowe hasło głęboko do serca. Na koniec troszkę zazdrości. Jakiś czas temu po internecie krążył film zjeżdżalni, której zbudowanie u nas nie jest możliwe. BHP, Sanepid i tym podobne. Jeszcze go zazdrościć, ślizgawki, zabawy, ale kobiety to my mamy ładniejsze. Ale wyłączmy muzykę i zobaczmy, jak to jest naprawdę. Było zaplanowane, bo nienaganna pozycja płaskiej deski utrzymana do samego końca. I ten dźwięk, cudowny. To tylko mały, niegroźny wypadek, dlatego zazdrośćmy dalej, bo jest czego. Jak mówiłem, u nas jest to niemożliwe i co najwyżej możemy wpaść na szalony pomysł zabawy na lotnisku. Ten kraj pięknie o nas dba, abyśmy sobie nic nie zrobili, a jak dbać o bliźniego, mówi nam sama góra. Panie, mogę panu postawić loda? To tyle w tym poszukiwaczu. Pewne filmy masz w opisie. Jeżeli ci się podobało, proszę zalajkuj, skomentuj. Przede wszystkim subskrybuj. My się widzimy w sobotę na YouTubie, ale proszę wpadnij też na Facebooka. Tam się widzimy codziennie. Hej. Ale zauważyła. Nowe hasło. Głęboko do serca. Serca.